Witamy Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest wyjątkowa postać. Pani doktor Ewa Dąbrowska. Witam serdecznie, Pani doktor. Witam, witam serdecznie. Pani doktor, zagościła Pani na Witariadzie. Proszę mi powiedzieć, czy to tak jest, że jest się tym, co się je? Tym, co się je i co się przyswaja. Także rzeczywiście jedzenie buduje całe nasze ciało, bo przecież kiedyś byliśmy jedną komórką. No i teraz mamy nasze ciało zbudowane właśnie z pokarmu. Pani doktor, dużo się mówi o Pani diecie, a jakby tak w wielkim skrócie o diecie, o poście przerywanym, mogła Pani określić, cóż to takiego jest dla mieszkańców Koszalina, Kołobrzegu, Białogardu? To jest post. Dieta to jest styl życia, prawda, że robimy w tym poście okresowe przerwy w jedzeniu. Jest to już post. A nasz post warzywno-owocowy to jest po prostu warzywa się je i takie owoce, no, które nie są słodkie. Dla organizmu jest to niski dowóz cukru i jeżeli spali zapas cukru w wątrobie, to zaczyna tłuszcz spalać, czyli robią się ketony i to jest bardzo proste, bo jak my mamy ketony, to jest dla nas materiał energetyczny, dla mózgu, dla każdej komórki, dla serca, ale również ketony są taką cząsteczką sygnalizacyjną, która uruchamia to, co post. I to jest właśnie post, a więc jak mamy ketony, to uruchamia się samo zjadanie na przykład chorych tkanek, autofagia, fagocytoza, pożeranie komórek. Również mamy aktywację macierzystych komórek, że możemy coś odtworzyć. To są wręcz cuda, co potrafi nasz organizm na poście. Tego się nie osiąga, jeżeli my mamy dietę tak zwaną niskokaloryczną, czyli mniej troszkę jemy. Ten cukier, czyli glikogen w wątrobie jest i nie uzyskujemy wtedy ketonu. Pani doktor, no jest Pani lekarzem. Nie wszyscy lekarze tak szeroko patrzą na to, co siedzi we wnętrzu człowieka. Skąd taki pomysł? Jaka była Pani pierwsza myśl, pierwsze zdarzenie, że właśnie przyszła Pani do tego, żeby leczyć też ludzi za pomocą tej diety i tego postu? To było dawno temu, bo to był 1985 rok, ja jestem lekarzem klinicznym, no i po prostu leki, które stosowałam choremu z chorobą wieńcową, po prostu nie pomagały. Nie było jeszcze wtedy możliwości stentów czy bypassów, w ogóle nie było nic. To jest, była bezradność, to jest porażka lekarza, to jest bardzo stan taki smutny, kiedy nie można pomóc. Dowiedziałam się o postach, że leczą i postanowiłam spróbować. Ten początek to był post w takim owodzie, ale 10 dni pacjent był z ciężką chorobą wieńcową na wodzie i on się zaczął poprawiać niezwykle szybko. Już na trzeci dzień mógł wyjść przed klinikę, żeby mi powiedzieć, że lepiej spał, że nie miał bólu. Na trzeci dzień. Po 10 dniach wprowadziłam post same marchew i woda. Też działało. Znikał głód, a efekty były znakomite. Cofały się cukrzyca, nadciśnienie, cholesterol. Wszystko się normalizowało. Nie znałam jeszcze wtedy mechanizmów, ale wiedziałam, że to działa. Od tej pory, czyli od ponad 35 lat, jestem wierna tej metodzie. Rozwijam. Również te jarzyny zwiększamy. Jest w tej chwili i zupki są, i duszone warzywa, ale przede wszystkim surowe, smusy, soki. To jest właśnie potęga lecznicza. Nawet same przerwy w niejedzeniu, na przykład później śniadanie zjeść czasem, a już mamy post. Jak tylko się zapas cukru z wątroby spali, już się robią te cenne ketony, czyli uzyskujemy samo uzdrawianie. Pani doktor, spotkaliśmy się pod Warszawą, ale też część Pani jest w Mielnie. Tam prowadzone są działania. Jakie to są działania? Czego możemy się dowiedzieć? Co możemy tam zrobić z własnym zdrowiem? Tak, ośrodek Sofra jest to ośrodek, który wprowadził tą dietę 20 lat temu. No nawet już ponad 22 lata temu i robi tą właśnie dietę. Ja tam przyjeżdżam zawsze na turnus, raz na 2 tygodnie. I mam wykład, prawda? I tłumaczę właśnie i tam no, ogromne ilości ludzi uzyskuje uzdrowienia z różnych chorób. Także jest to bardzo wielkie dzieło. A Pani doktor, jakby tak przemówić do społeczeństwa, jeżeli ktoś by chciał zadbać o swoje zdrowie, od czego powinien zacząć? Tak małymi kroczkami. Tak, to jest niesłychanie istotne, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jedzenie nam szkodzi, więc po prostu przerobione, przeróbka. Jeżeli chodzi o białą mąkę, cukier, to jest szkodliwe, tak samo smażone mięso i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest pokarmów przerobionych. Pokarmy muszą być jak najbardziej naturalne. Ja zawsze mówię, jak Pan Bóg stworzył. Taki burak cukrowy, gdyby tak był do jedzenia, on byłby najlepszy.
ale to, że myśmy z niego zrobili cukier, to na swoją zgubę. Po prostu wszystko, co odrzuciliśmy, tam jest ogrom, z 90% minerałów i witamin jest odrzucony dla świń, dla kur, jako otręby na przykład ze zbóż. To właśnie musimy oddać z naszych zapasów, ulegając degeneracji. Wiele ludzi nie wie, dlaczego żylaki ma, a to wiele lat organizm oddawał minerały, bośmy jedli białą mąkę, biały cukier. To jest po prostu przyczyna. Tak samo zauważyłam, że białko zwierzęce wcale nie jest takie zdrowe. Owszem, dla dzieci, które potrzebują z dobrego źródła, to jest sprawa do przyjęcia, ale ludzie dorośli mogą cudownie egzystować na białku roślinnym, będą zdrowsi. Ponieważ praktycznie dużo ludzi ma już początki miażdżycy, nawet nie wie o tym, bo to nie boli. Dopiero zacznie boleć, jak naczynie się zacznie domykać, ale dzisiaj wiemy, że nie zrobi się miażdżyca, jak będziemy jedli białka roślinne, czyli fasolki, groszki, orzechy, prawda? Zresztą ono jest we wszystkim, w chlebie razowym, prawda? Także musimy pamiętać, że posty są nieodłącznie nam potrzebne, chociażby nawet ten jeden dzień w tygodniu. Wiele ludzi w piątek robi post, prawda? I to jest wspaniałe, bo mamy tyle energii, tyle, czy chcemy coś umysłowo robić, jakieś prace, czy egzaminy zdawać, czy też robotę. Ta normalna robota domowa. Wszystko idzie jak spłatka po takim poście, bo jest energia. Post właśnie daje energię, co wiele ludzi myśli, że nie będzie miało energii. Post aktywuje mitochondria, w których powstaje energia. I to jest niesłychanie istotny czynnik, że mamy nawet człowieka, co nie mógł do pracy się dowlec, bo po prostu już mu cukrzyca, insulinę już mu mieli dać. I robi 4 tygodnie postu. I przychodzi do mnie ten człowiek, pokazuje dyplomy ultramaratonu, czyli zwycięzca, 24 godziny biegu. To jest właśnie post. Chyba ważne też jest, żeby nie przejadać się. Tak, tak. Właśnie przejadanie to... My mamy przecież pełno różnych czujników i te czujniki od razu wykrywa. A, za dużo, prawda? Więc zaraz insulina, ciach. Ona ten cukier do komórek wciska, któryśmy zjedli. Ale ile można? Komórki mają swoje granice. Wytwarza się insulinooporność, czyli ten cukier już się nie da wcisnąć. Insulina nie działa i ona wtedy zaczyna nas tłuczyć. Dlatego tylko postem możemy to odwrócić. Natomiast tabletka, która obniża cukier, nie wyleczy cukrzycy. Ona może chwilowo kontrolować. Tak, obniżyć objaw. I podobnie z nadciśnieniem czy z cholesterolem. Post leczy przyczynę chorób. Pani doktor, tak podsumowując, czego nie jedzmy absolutnie? Żywności przetworzonej, to jest chyba zupełnie oczywiste. To wszystko, co zostało zabrane z jedzenia, odrzucone, jest dla nas potrzebne. Ja zawsze taki daję przykład. To, co jest w Piśmie Świętym. I rzekł Bóg, oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma nasienie. Święte słowa i tylko się trzeba trzymać. To, że mamy jeść roślinę przynoszącą ziarno, więc nawet warzywo jest rośliną przynoszącą ziarno. Jeżeli posadzimy marchewkę, to przyniesie ziarno. Wszystkie owoce mają ziarenka i to jest dla nas najlepsze. To nie chodzi o to, żeby nie zjeść białka zwierzęcego, tylko ono ma być w małych ilościach. Czasem, kiedyś się jadło na przykład trochę w niedzielę, prawda? Dzisiaj jest się za dużo, po prostu jesteśmy przebiałczeni i te nadmiary białka organizm odkłada w formie różnych zgrubień, dziobków, narostów, guzów, torbieli, mięśniaków. Także musimy to cofnąć poprzez post, bo chorujemy poprzez przejadanie, niezdrową żywność. Tak, pani doktor, słuchałem pani wykładu z ciekawością, ale zwróciła pani uwagę na to, że przeszła się pani tutaj po namiotach podczas witariady, no i tutaj chyba inny świat. Ja jestem tak dzisiaj do łez rozczulona, bo taki wylew miłości, ludzi, radości. Ja jeszcze nigdy takiego nie spotkałam w swoim życiu. To są ludzie, którzy właśnie są głównie roślinni. Oni są wspaniali, wspaniali. Po prostu jestem pod bardzo wielkim wrażeniem. A również wyroby, które tu zobaczyłam, torty. Torty, które w ogóle cukru nie znają. Wszystko na bazie naturalnych. Tu nerkowcy, jakieś daktyle dali. Cuda, jakie piękne nawet zdjęcie robiłam, że wszystko można zrobić w sposób naturalny. I wcale nie trzeba się bać. Czego? Tego jedzenia niby surowizny, jak widzimy. Piękne i dobre rzeczy tak, z tego tak. wychodzą. Musimy być tego świadomi, że na przykład na zwierzętach wszystko gotowane, jarzyny, prawda, to zdychają. Szczury zdychają po miesiącu, małpy zdychają po 6 miesiącach. Nawet cielak zdycha na mleku przegotowanym po 6 miesiącach. Więc zwierzęta nie dają rady. Gotowana żywność jest
jest jak próchno, nie ma enzymów, bardzo malutko witamin, a jeżeli w ogóle, minerałów, wszystko traci. Więc ona może być jak najbardziej gotowana, tylko starajmy się krócej, na parze, krócej zupę, albo niedogotowane, prawda, marchewka na przykład jest przepyszna, a nie wszystko rozgotowane, zdewitalizowane, ale najwięcej surowizny, soki z jarmużu na przykład. Jarmuż ma najwięcej składników odżywczych.